Czas na kolejny odcinek serii, w której to sprawdzamy w najbardziej rzetelny i profesjonalny sposób, jak ekstraklasowe kluby poradziłyby sobie w Lidze Mistrzów. Stworzyłem koło fortuny, które losowo co sezon będzie przydzielać jednego ze 100 najwyżej ocenionych piłkarzy na świecie do klubu, który aktualnie bierze udział w challenge'u. Cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Korneliusz Rzeźwicki, wy mnie znacie jako Nexium, a dzisiaj na tapet bierzemy łódzki Widzew. To była propozycja, która zebrała pod ostatnim odcinkiem ze Śląskiem Wrocław chyba najwięcej kciuków w górę. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć swój ulubiony ekstraklasowy zespół albo po prostu jakąś drużynę w tej serii, piszcie śmiało w sekcji komentarzy. Zaczynamy od sezonu pierwszego, oczywiście pora zakręcić kołem fortuny, by wiedzieć, jaki zespół zastąpimy w Lidze Mistrzów. Innymi słowy, do której grupy trafimy. Jest to grupa B, gdzie zastąpimy Sevillę. Mogliśmy trafić zdecydowanie gorzej. Z drugiej strony Widzew to klub, który do tej pory ze wszystkich przez nas testowanych ma najniższą ocenę, jeżeli chodzi o gwiazdki. Tak prezentuje się ekipa Daniela Myśliwca, którą przygotowało nam FC24. Pora przesymulować pierwszy sezon. Warto pamiętać, że Polska miała zaledwie trzykrotnie swoich przedstawicieli w Lidze Mistrzów. Dwukrotnie awansowała tam oczywiście warszawska Legia, a raz w 97 roku właśnie Widzew Łódź. W sumie to w roku 96, ale był to sezon 96-97, kiedy to triumfowała też później Borussia Dortmund. Dlaczego ową Borussię Dortmund wspominam? Ano dlatego, że właśnie z Borussią między innymi Łódzki Widzew wygrywa z Arsenalem 2-0. Co jest? W końcu pierwsze punkty pojawiły się na naszym koncie i to od razu z przytupem. 3 czyste konto z Arsenalem, 2-0 wygrana na Emirates Stadium. Coś niesamowitego. Ale wracając do meritum, we wrześniu 96 roku Widzew walczył m.in. z Borussią Dortmund, Atletico Madryt czy Steaua Bukareszt. Kibice ekstraklasy Widzewa i po prostu polskiej piłki mogli wtedy cieszyć oczy bramkami m.in. genialnego Marka Citko. Niestety pierwszy sezon zakończył się odpadnięciem na etapie fazy grupowej, aczkolwiek, jakby nie patrzeć, awansowalibyśmy do Ligi Europy. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. 2 zwycięstwa i to bez żadnego transferu, wygląda to co najmniej obiecująco. Rozkręćmy zatem koło fortuny po raz pierwszy i zobaczmy, jakiego zawodnika będziemy mogli dodać do Widzewa Łódź. Na dobry początek, pozycja numer 70. Musimy zejść odrobinę niżej, 70. Takefusa Kubo. Ej, to naprawdę fajnie, jego jeszcze nigdy nie mieliśmy w tej serii. Japończyk dołączy do Widzewa na zasadzie permanentnego wypożyczenia z opcją pozostania na zawsze. Mimo kolosalnej wartości, stricte overallowo nie jest to kolosalne wzmocnienie, chociaż dodany do składu wygląda okej, imponująco. Zaczynamy od pojedynku z Lens. Już Takefusa Kubo w składzie, ale niestety przegrywamy. Może Daniel Myśliwiec na mecz z PSV Eindhoven nieco bardziej poukładał? Nie. To może znowu wydarzy się jakiś cud, chociaż nie gramy teraz na Emirates, tylko w Łodzi. I niestety w 89 minucie Gabriel Jesus. Po 3 kolejkach jest słabo. I po 4 jest jeszcze gorzej. Nadal bez punktów. Mam wrażenie, że ten sezon chyba najłatwiej będzie po prostu zapomnieć. 6 porażek. Sezon bez żadnego transferu wyglądał diametralnie. Diametralnie lepiej. Znowu jesteśmy gdzie jesteśmy i kogo teraz dostaniemy? Znowu jakichś 10 napastników. Czy trzeba będzie mocno rotować formacją? Nadal nie mamy nikogo ze ścisłej czołówki. Numer 37. Ale krzywdy i tak tutaj raczej nie będzie. Nicolo Barella to jest z kolei kapitalny transfer i fenomenalne wzmocnienie. Jeżeli wcześniej narzekałem na overall, no to teraz nie mam na co narzekać. Na dobry początek mecz w Łodzi z Lens. Powinniśmy tutaj już w stanie powoli coś ugrywać. Barella świetnie się wprowadził, ale niestety Frankowski jeszcze lepiej. Wyjazdowe starcie z PSV Eindhoven i porażka 3-1. Nadal nie widać poprawy, chociaż Kuba Kiwior strzelił bramkę. Ale to akurat niekoniecznie powinno nas cieszyć. Może znowu wydarzy się cud na The Emirates? Remis 2-2, okej. I przegrywamy z PSV Eindhoven, a wygrywaliśmy 2-0, to jest niepojęte. Tak więc przed ostatnią kolejką wiemy, że nic się tutaj już nie zmieni. Po prostu przejdźmy do sezonu 4. Muszę jeszcze na chwilę wstrzymać wasze konie. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że wydarzyło się coś bardzo, bardzo ciekawego i fajnego na początku 2024 roku, czyli udało się nam zakupić mieszkanie, do którego to jesteśmy w trakcie przeprowadzki, kiedy oglądacie ten film. Partner techniczny kanału, czyli marka Red Dragon, od razu wywęszyła okazję i przesłała mi taki oto prezent
można by powiedzieć, parapetówkowy na skonfigurowanie stanowiska już w nowym mieszkaniu. Mowa o w pełni konfigurowalnej, najnowszej, mechanicznej, bezprzewodowej klawiaturze, która no... która ma fantastycznie, ale to fantastycznie klikać. Zresztą... Jest oczywiście w pełni konfigurowalna, bezprzewodowa, ale i też przewodowa, jeżeli zajdzie potrzeba. Z pewnością znajdzie miejsce w nowym mieszkanku, więc bardzo dziękuję. A wy, jeżeli chcielibyście dorwać klawiaturę, możecie to zrobić wyłącznie w sklepach Media Expert. Pamiętajcie jednak, by użyć kodu NEXIOM, żeby zgarnąć świetny rabat na każdy. Każdy produkt marki Red Dragon w Media Expert, no włącznie z tą klawiaturą. Dobra. Przechodzimy do sezonu czwartego, ale raz jeszcze bardzo dziękuję Red Dragonowi. Być może teraz jakiś obrońca boczny, środkowy by się przydał, ale chwila, bo jest... No nie, no zaraz obok była ósemka. Patrząc po aktualnych wartościach... Okej, dobra, no chociaż Romeo Lavia, no ja wiem, że ma fajną wartość, ale jednocześnie wiem też, że nie jest to zawodnik, który w FC robi jakąś kolosalną różnicę. 73 punkty overalla. Może i całkiem niezła grupa się trafiła Widzewowi, natomiast do transferów to już takiego szczęścia nie mają. Podejście numer 4, standardowo zaczynamy od meczu z Lens, który remisujemy i to Lens w 89 minucie, ale... To jest bardzo dobry sygnał. Dodatkowo Jordi z hat-trickiem. Nice. I wygrywamy z PSV Eindhoven. Take Fusokubo i Jordi Sanchez znowu. Zaczyna mi to pachnieć bardzo Erikiem Exposito. Musimy cieszyć się z małych sukcesów, a takim niewątpliwie jest to, że po dwóch kolejkach Widzew Łódź prowadzi w grupie. Oczywiście to wszystko może zmienić się za sekundę, bo gramy z Arsenalem, z którym to nas styki, ale przegrywamy niestety. Za to odgryzamy się im na Emirates. Znowu powtarzamy ten wynik 2-0 z Arsenalem, jak w pierwszym sezonie. Jordi Sanchez. Czy Ekstraklasa jest jakąś wylęgarnią, fabryką klasowych napastników? Proszę nie regulować odbiorników. Naprawdę, Widzew nadal prowadzi w tabeli po czterech kolejkach. Teraz zimny prysznic od PSV Eindhoven. Ale nadal prowadzimy. Nie, no nie, tu jest znowu taka sytuacja, że jak Lens teraz z nami wygra, to oni mogą awansować. My możemy nie awansować, jeżeli albo wygra PS... O Boże. Pozostaje nam odrzucić na bok wszelkie kalkulacje i po prostu wygrać ten mecz albo zremisować. Czy to wystarczy? Chyba wystarczy. Arsenal też zremisował z PSV Eindhoven. Mamy przechodzenie do kolejnego meczu. Widzew Łódź po zaledwie trzech transferach już w czwartym sezonie trafia do fazy Pucharowej Ligi Mistrzów i zagra w niej z Newcastle United, czyli przeciwnikiem, który, no nie wiem, sam nie wiem, czy jest w naszym zasięgu. Ograliśmy Arsenal. Właśnie, co do tego Arsenalu, kanonierzy spadają do Ligi Europy. Wychodzi Widzew z pierwszego miejsca. Ekipa Daniela Myśliwca, przyjeżdża na St. James Park, wsparta Romeo Lavią, Nicolo Barellą i Take Fusokubo. To całkiem ciekawe i intrygujące transfery, ale kompletnie nie... Matko boska. Troszeczkę brutalnie nas potraktowali w Anglii. Może im odpowiemy pięknym za nadobne. No, no nie. 7-1 w dwumeczu. Ale fajnie było. Niemniej to bardzo dobry prognostyk przed piątym sezonem. Koło fortuny kręci się i w końcu jest czołówka. Nadal nie jest to poziom... Podium, ale miejsce 17 to bardzo dobry wybór, bo 17 to Pedri, czyli totalnie, totalnie zmieniamy swój środek pola. Tym razem nie udało się nam obronić zawodnika z opaską kapitańską, wskakuje w jego miejsce Pedri, a kapitanem nowym został Żyro. Nieznacznie odstaje od reszty zespołu ten środek pola. 3,5 gwiazdki, 78 punktów oceny ogólnej. No wygląda to zabawnie. Ten Romeo Lavia w ogóle nie wygląda, jakby był wytransferowanym zawodnikiem ze 100 najbardziej wartościowych piłkarzy na świecie, tylko po prostu jakby był niezwykle utalentowanym grajkiem Widzewa. 1-1. Czy byłbym bardzo niemiły, gdybym powiedział, że Romeo Lavia gra również i jakby był niezwykle utalentowanym grajkiem Widzewa, a nie Chelsea? Może tak. Może to spróbujemy wygrać z PSV Eindhoven na wyjeździe albo zgarnąć czwórkę. Zaskakująco dobrze nam się gra z Arsenalem, ale w sumie nie u nas, a na wyjeździe. O właśnie. O właśnie, nie tym razem. Raczej nie powtórzymy zaskakującego scenariusza z minionego sezonu, ale cały czas warto jest podjąć rękawi. Nie warto było. I niech ktoś znajdzie w tym jakąś logikę, bo ja nie widzę żadnej. Może teraz nie środkowy pomocnik, nie wiem, jakiś napastnik skrzydłowy, ale lewy skrzydłowy 8-7. W ogóle bardzo, ale to bardzo mamy dalekie numery teraz. A patrząc na to, że Romeo Lavia był w tej setce najbardziej wartościowych za... No nie! Nie!
Nie! Właśnie znaleźliśmy drugiego frajera, który dałby za niego 65 milionów. Tym frajerem wyjątkowo nie jest Arsenal, tylko jesteśmy my. A z drugiej strony, Kai Havertz smak wygrywania Ligi Mistrzów zna. To może być albo rewelacyjny, albo najgorszy możliwy transfer. Tak to wygląda, Kai Havertz już na posterunku i teraz w sumie przez swoje wyjątkowo ograniczone i małostkowe myślenie nie pomyślałem o jednym. Arsenal jest naszym grupowym rywalem, więc technicznie rzecz biorąc osłabiamy Arsenal. Albo wzmacniamy Arsenal, zabierając im Havertza. Dobrze, przepraszam, przepraszam. Sezon szósty zaczynamy od starcia, mam nadzieję zwycięskiego, niekoniecznie. Sezon szósty zaczęliśmy od porażki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby później szóstą edycję naszej batalii zaczęliśmy od dwóch porażek, ale nikt nie powiedział, że szósty sezon otworzyliśmy trzema porażkami, ale tylko najsilniejsi są. Cztery porażki na otwarcie szóstego sezonu, mam wrażenie, że nieco podcięły nam skrzydła, ale mamy pierwsze punkty. Taki miły akcent na koniec. Cztery punkty i brak europejskich pucharów. Czas na sezon siódmy. Wymarzonym zawodnikiem, który mógłby wzmocnić teraz nasz skład byłby, nie wiem, środkowy obrońca jakiś? 41? Co to może być? 41! Ronald Araujo, proszę, mówisz i masz. Matko Boska, Ronald Araujo jest ode mnie o 2 lata młodszy. Pora umierać. Araujo już na posterunku, pora zatem rozpocząć rozgrywki w sezonie siódmym. Zaczynamy od zwycięstwa z Lons i wygranej z PSV Eindhoven i to grając w dziesiątkę od 15 minuty. Koniec challenge'u, drodzy widzowie. Ale nie ma tragedii. Po dwóch kolejkach 6 punktów, drugie miejsce. Jednak jest tragedia. Niestety, mimo fenomenalnego początku, teraz robi się nieciekawie. Ale nadal mamy szansę. I to na awans bezpośrednio będziemy grać właśnie z Lons. W przypadku wygranej Arsenalu wystarczy nam tylko remis. I nie potrzebujemy remisu. Bonico Barella, 1-0, znowu awansujemy do fazy pucharowej. Nie wiem, czy to mylne wrażenie, ale wydaje mi się, że Widzewowi chyba na razie najszybciej udało się tyle razy awansować do fazy pucharowej. Z drugiej strony Lech Poznań w siódmym sezonie wygrał cały puchar. My też mamy siódmy sezon. Po awansie z grupy czekał na nas Manchester City. Znam swoje miejsce w szeregu i nie wróżę nam tutaj świetlanej przyszłości. O Jezus Maria, widzę w 2-2 z Manchesterem. Mamy w tej drużynie jednego zawodnika, który jak nikt inny wie, jak wygrywać z Manchesterem City. Niemożliwe. Widzę Łódź w siódmym sezonie wyeliminował Manchester City po serii rzutów karnych, do której to doszło w absurdalnej wręcz konwencji. No niesamowite. Ale fakty są takie, że awansujemy. Widzę Łódź wygrywa 5-4 w rzutach karnych. Dalej, Royalna Antwerpia pokonała Arsenal. Jezu Chryste, dało się trudniej? Jakby pytanie mam, takie może za głupie, może nie, ale dało się trudniej? Po Manchesterze City, Bayern Monachium, nie mogliśmy na tę Antwerpię trafić? Nie no, kurwa, to jest niemożliwe, niemożliwe. I jeszcze Havertz hat-tricka strzelił. Dobrze, ja z tego miejsca oficjalnie przepraszam pana piłkarza Kaja Havertza. Ziomo sypnął hat-tricka z Bayernem, nie? To wygląda absolutnie kuriozalnie, ale tak, ta ekipa jest o krok od gry w półfinale Ligi Mistrzów. Remisuje z Bayernem 1-1. Ja naprawdę pytań nie mam, ale to Daniel Myśliwiec poukładał. Półfinał rozgrywamy z FC Barceloną. Robert Lewandowski i ekipa Xaviego kontra Widzew Łódź z Pedrim. W sumie, ej! Barsę też osłabiliśmy. Zabraliśmy przecież im ich filar obrony. Mamy także Pedriego. Wydaje mi się, że to naprawdę ma sens. Zacznijmy zatem od symulacji. Tylko jedna bramka straty, a strzelanie i tak zaczął Żyro. Widziałem w tym odcinku już rzeczy niemożliwe, więc tak, jestem w stanie uwierzyć, że Widzew przyjeżdża sobie na Camp Nou i przegrywa! Mimo iż odrobił straty, przegrywa po serii rzutów karnych z Barceloną. Nie! Nie było już tak dobrze! Odpada Widzew w półfinale Ligi Mistrzów dopiero po rzutach karnych, a do finału Ligi Mistrzów awansuje PSG też dopiero po rzutach karnych. No ktoś powie, że hej, technicznie rzecz biorąc to my też mogliśmy odpaść już dawno temu, ale niech ten ktoś się po prostu
nie odzywa i się zamknie. Niestety, wielka szkoda. Nie powtórzy widzę w tej serii tego fenomenalnego wyczynu Lecha Poznań, który to wygrał cały tytuł w 7 sezonie. No ale mamy jeszcze na to kilka sezonów. Czas zakręcić kołem fortuny. Oj, będzie się ta kampania śnić kibicom Widzewa po nocach, albo śniłaby się, bo to jest przecież totalna odklejka od rzeczywistości. Nadal nie dostajemy żadnego zawodnika z ścisłego topu. Piłkarz numer 53 to jest Darwin Nunes. Jest to wyższa kombinacja norweska, co się wydarzyło w tym składzie, ale Darwin Nunes będzie kompanem Kaja Havertza w ataku. Zaczynamy od starcia z Lens. Oczywiście gramy na swoim terenie i remisujemy. Szczerze mówiąc, jeżeli w poprzednim sezonie awansowaliśmy aż do półfinału, to faza grupowa powinna być tutaj raczej formalnością. Kolejny remis. Niestety porażka. Tym samym po czterech kolejkach tylko 2 punkty są na naszym koncie. Zmieniło się to po kolejce 5. Wygrywamy z PSV Eindhoven 2 bramki Havertza. Arcyciekawy układ tabeli po 5 kolejkach cały czas daje nam szansę na awans. Wystarczy tylko i aż wygrać z Lens i liczyć na porażkę kanonierów. Tak się stało, przynajmniej ten pierwszy aspekt zrealizowaliśmy. Darwin Nunes, Havertz i Romeo Lavia. Natomiast Arsenal wygrał 3-0. Odpadamy na etapie fazy grupowej. Najzabawniejsze jest to, że przecież w tym odcinku był taki sezon, gdzie 2 zwycięstwa, 2 remisy, 2 porażki wystarczyły nam, by awansować i to z pierwszego miejsca w grupie. Czas na sezon 9. Nie żebym był jakoś kapryśny, ale faktycznie wzmocnienie bloku defensywnego byłoby nieocenione. Numer 23 to raczej nie będzie środkowy obrońca. 23 to jest ofensywny pomocnik. No jakby tego było mało. Swoją drogą osłabiania Arsenalu ciąg dalszy. Bardzo długo próbowałem, ale Pawłowskiego tym razem nie uchronię. Czas na speedrun fazy grupowej. Z Lens, remis. Przegrana, przegrana, remis, przegrana, remis i odpadnięcie z grupy. Totalnie nie rozumiem, jak mogło nam pójść tak dobrze w sezonie 7, a teraz technicznie rzecz biorąc tylko się wzmacniając, idzie nam jeszcze gorzej. Czas na sezon 10, czyli przedostatni. Dobrze by było, żeby uśmiechnął się teraz do nas los i faktycznie zaserwował nam tutaj piłkarza, który spisuje się nieco lepiej w defensywie niż w ofensywie. 58. Tak się składa, że tego jegomościa znamy. Ale był ostatnio dosyć istotnym elementem składu. 4,5 gwiazdki, ta ekipa już naprawdę wygląda jak drużyna, która może zawojować Ligę Mistrzów. Czas na kolejny speedrun. Remis 0-0. Remis z PSV. Porażka z Arsenalem. Wygrana z Arsenalem. Wygrana z PSV Eindhoven. Remis z Lens. I odpadnie... Serio? 2 zwycięstwa, 3 remisy, zaledwie jedna porażka. Ale gorszy bilans bramkowy niż Arsenal, no nie wytrzymie. Czas na ostatni transfer. I to, co się tutaj wydarzyło, to jest niepojęte. Naprawdę nie wiem, kto by tutaj musiał się znaleźć, żeby nagle odmienić obraz naszej gry. Tym bardziej, że przecież mamy tak wiele pozycji setny. No to jest obraz tego, że widzę, co do transferów, to szczęścia nie miał. Ostatnim, najbardziej wartościowym piłkarzem jest Jeremy Frimpong, czyli tradycyjnie ostał się już wyłącznie bramkarz. Jeremy Frimpong już na miejscu, a ostatnią nadzieją Widzewa w Widzewie jest bramkarz Rawas. Zaczynamy standardowo od starcia z Lens, który... Może chociaż PSV Eindhoven, proszę? Tak, mamy wygraną, super. Z Arsenalem remisujemy, ale teraz czas na mecz na Emirates, a tutaj Arsenalowi szło słabo. To bardzo trudny teren. Widzew tam często wygrywał, nie tym razem. Obawiam się, że to koniec naszych przygód. Niekoniecznie, bo fatalnie gra PSV Eindhoven i Lens. Remisujemy z Eindhoven, ale nadal mamy szansę na europejskie puchary. Wystarczy tylko zremisować z Lens. Tylko i aż oczywiście wygrywamy Darwin i Havertz 2 razy. Arsenal wygrywa z PSV Eindhoven, więc tak, wychodzimy z grupy. No to zajebiście, że wyszliśmy z grupy, bo trafiamy na Real Madryt. Super. Chociaż naprawdę nie ma wstydu, patrząc na tę drużynę. No dobra, no nie ma też szału, ale nie ma co wybrzydzać. Zaczynamy od wygranej z Realem Madryt 3-2 na stadionie w Łodzi. A teraz proszę się czegoś złapać, bo widzę Fuć przyjeżdża na Estadio Santiago Bernabeu z jednobramkową zaliczką i wygrywa na Bernabeu po dogrywce. Nieprawdopodobne. Najpierw zaczął Darwin Nunes i później wszystko to skończył Darwin Nunes hat-trickiem. Gramy w ćwierćfinale. O, świetnie, dawno się nie widzieliśmy z Bayernem. Chociaż o ile dobrze pamiętam, to my Bayern w miarę gładko wyeliminowaliśmy. Remis na stadionie w Łodzi w
Wszystko rozstrzygnie się na Allianz Arena. Już tyle razy dokonywaliśmy niemożliwego, że dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić po raz kolejny? Bayern Monachium, Widzew Łódź i nie! Nie! Niestety, Widzew Łódź nie wygra Ligi Mistrzów. To był 11. ostatni sezon, a my odpadamy na etapie ćwierćfinału. Pokonani przez Bayern Monachium. Najlepszym strzelcem był Darwin Núñez, 7 trafień, ale niewiele mniej Kai Havertz, Martin Odegaard również fenomenalnie, bo popatrzcie ile asyst. Tak samo Pedri, jeżeli chodzi z kolei o czyste konta, tych... O, no nie miał... Nikt. Nie zawsze może się udawać taka sztuka, jaka to udała się w poprzednich odcinkach. Prosiliście o Widzew Łódź, pokazałem wam Widzew Łódź. Wielka szkoda tego 7. sezonu, prawda? Zatem tak końcowo się prezentuje ta nasza tabela ekstraklasowych klubów, które walczą o Ligę Mistrzów w tej naszej serii. Na ostatnim miejscu Raków Częstochowa, który nie wygrał pucharu i najdalej dotarł do ćwierćfinału. Dalej będzie Widzew Łódź. Nie wygrał pucharu, dotarł do półfinału. Warszawska Legia wygrała Ligę Mistrzów w 11. sezonie, Śląsk Wrocław w 9., a Lech Poznań jakim cudem dokonał tego w sezonie 7. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Trzymajcie się na razie i piszcie swoje propozycje w komentarzu. Na razie i pa, pa. Cześć.